Bloody, a możemy ustalić, że w czwartek rzucimy? Czwartek? No dobrze. Będzie za dwa miesiące. Bloody rzuci za dwa miesiące, spokojnie, man. Może być czwartek. Nie. No akurat rzuci w czwartek. Gdybyś mu nie powiedział, to bym rzucił jutro o 11. Dziś. Nie, Mandzio. Jutro wrzucę zaległy odcinek, ten sprzed kilku miesięcy. Guzik wyglądasz jak blaszka totalnie. Słuchajcie. Wbijam na YouTube'a jakieś 4 dni temu i widzę odcinek z CS'a u Bloody'ego. Kiedy my graliśmy w CS'a z Bloody'im? Mi się przypomniało, że my chyba w maju graliśmy w CS'a z Bloody'im. Czemu Wigusia musimy wejść z tej gry? Ja pierdzielę! Mamo, kształy mi się zepsuł i OPS-u zostało tutaj. Nie zabijajcie mnie pierwszego. Wszyscy rozjuszczenienie tylko po... O, tak, nie. O, zaczynamy. Ale mapa wygląda też jakby inaczej trochę, co nie? Patrzcie, jak to ma lepsze. Nie wiem, czy wiesz, ale wygląda tak politowo. Czy wyższe tekstury są, czy mi się wydaje tylko? Zmienia się wszystko diametralnie. Among nigdy nie był tak bardzo Among. O? Tak. Among się zmienił niewyobrażalnie. Co nie? Chodźmy tutaj, chodź. Tutaj jednak. Czyżby Mandzio był faktycznie niewinny w tym starciu winności i niewinności? Może tak być. Chyba Zacha zabił. Chyba Zacha wbił i zabił. Tak Zacha albo Bloody, albo. Ale pamiętaj, że. Ja to wbiłem ogólnie, ale. Ja nie wiem, że wszyscy mają pierwszy level. Co za amatorzy. Albo w takim razie. No nie, no jak ja zabiłem? Ja stanąłem na tym, stanąłem na witam, znaczy na tym, na skanie, żeby Zacha, się zaskanał w tym momencie u Mermandzio. Cicho, Zacha, gdzie ty A byłeś gdzie teraz? Gdzie jestem niby? Zacha, gdzie ty jesteś teraz? Jestem w specimenie z medła. Nie, to nie był Zacha, po prostu kolor patrzyliśmy, że bo Amy ma takie niebieskie albo, łana. Albo wiesz to? On ktoś się Amy zmorfował. I padł kill. No. Albo Morf, albo Amy, albo Guzik, albo Blast. Ktoś się zmorfować mógł być ewentualnie. Ej, tylko czemu wszyscy... Czemu wszyscy mają pierwszy level? Co wy, nie graliście w Amonga nigdy? Don't you guys have też masz. Nie? O, cześć Junior! Cześć. Kiedy pijemy piwo? No nie wiem, a kiedy chcesz? A masz piwo teraz w lodówce? No nie, musiał iść do sklepu. No to wyszli kobieta. No nic, to w takim razie mamy dwóch podejrzanych. Ja mi się wydawało, że Zacha rąbał Mandzio, tak mi się wydawało generalnie. Na pewno nie zrobiła tego wiersza. Ja tam wbiegłem. Ale czekajcie, i gdzie jest ciało? Ja się przyznaję, że ja tam wbiegłem. Dlaczego nasze ma piórko? Na skanie jest ciało. A bo Nawcie jest Guardian Angelem, jest napisane. No tak, Nawcie jest Angelem. No i daje na przykład mi obronę, co nie? Jest anielsko dobrze, dobrą koleżanką. Dobra, guys, to nie byłem ja. Ja jestem w 100% przekonany, że to nie byłem ja. Bo zbiegałem do specimena, już zrobiłem wszystkie zadania i mam was wywalone. Nie wiadomo, ktoś to może potwierdzić. A ty możesz potwierdzić, że to byłem ja? Ja ciebie nie widziałam. No, bo widziałem ciebie. A czy ty to możesz potwierdzić, że to byłem ja? No tak, bo widziałem twoje ciebie, dlatego potwierdzam. Ale czekaj, widziałeś mnie, czy tak, może ktoś szyftował się tak, na mnie? Tak, jak... Co się widziałem, że ty zabijesz, w tym momencie. No. No jak stał na skanie. No i patrz, jak się rozjuszył, co nie? Nie mamy kulturalnie zadania. Grafik, kto tam z nami jeszcze był? Nie ma takiej możliwości. Nie, no, wiec to ja, ale ja nie zabiłem. Poczekaj, Grafik, kto tam jeszcze z nami był? Cisza, Ejbi, możesz przestać się grzeć? Jak skleicie p***e, to odpowiem na pytanie. Guzik był. Guzik? Ja tam byłem, był Bloody, był Graf, był Mandzio i AB doszedł na ostatni moment. Nie zapomnijmy, że umarła Nawcia, tylko nie wiemy, czy Guardian Angel jest rolą, co umiera razem z kimś, czy ktoś zabił Nawcię w innym miejscu. Guardian Angel jest pierwszą rolą, Guardian Angel dostaje rolę, to jest pierwszy crewmate, który zginął. Ej, a może tam miał być jakiś double kill w sumie? Czyli Nawcię ktoś zabił przed Mandziem. Znaczy powiem ci, że ona zginęła... Grafik, na kogo głosujesz? Po tym jak włączyliśmy światło... Na AB'ego. Aha, zajebiście, nie, no bardzo. I ona już nie żyła, jak i szukała. Bardzo mi się to podoba. Jeszcze oznaczę trzeba pamiętać. Nie, no nie mogę. Zajebiście. Nie, no AB, biegłeś i zabiłeś. Pół rundy próbuję powiedzieć, że ja tam wbiegłem, ale
Umarłem akurat przy tym, jak został, jak wbiłem na skana i nikt mnie kurwa nie tłumaczył. Wszyscy byli cicho, ewentualnie w trakcie głosowania się nie mogłeś przebić. Skanera to twój stary słucha na dożynkach. Ej, AB chciałeś Amonga, nie? Ej, gdzie jest Angel D, jak ej, potrzebny AB, jest teraz? Ej, czemu ty taki jesteś niezadowolony? Gramy w Amonga, jest fajnie. Ten, gdzie jest dobra, mój jest anioł sobie stróż? Potrzebuję ochrony. Tutaj chcą mnie upolować ludzie. Zamknij japę, Bloody! Podziałało. Przestraszyłem się dlatego. Kurwa, ja stąd nie wychodzę. Niech zapalą światło. Gdzie jest inżynier, gdy jest potrzebny? Co nie? No. Pierdziele, ja tu zostaję. Czemu nikt do ch**a chce światła zapalić? No przecież ja pierdziele. No przecież ja widziałem. Dobra, kogo tutaj mamy? Ej, patrzcie, the guardian angel protected someone. Kogo someone? Kogo someone? No. Kogo someone? Czy ktoś widział? Czy kogoś someone'ował ten guardian angel? Przyznać się. Więc jest tak, proszę państwa, jest tak, Wikusia została zabita w nie, myślałem, że kąsach. Została w kąsach, bo ja ją tam zostawiłem, była żywa. Bloody robił weaponsy, prawda, Bladeuszu? To prawda. I teraz ja wbiegam i widzę wpadkę oraz guzika, którzy idą zrobić światło. Znaczy ja niewiele widziałam, to mnie zastanawia Zacha, że ty widziałeś mnie. Ja widziałem, widziałem ciebie okay. I widziałem jeszcze guzika, który odbiega od ciała. Widziałem. Generalnie ciało upadało, guzik odbiegał od tego ciała. Teraz, to ja go nie widziałam. Momencie. Co ty widzisz? Zacha, sytuacja jest to, że ja nawet nie wiem skąd jest to ciało i gdzie to było i to jest bardzo podejrzane. No wpadka, to ja ci powiem w takim razie, byłaś w elektryku, a guzik właśnie do ciebie dobiegł się, chciał przytulić się kumpel, a on się okazał, że ma mokre ręce od krwi zabitego grafa. Ja czyli widzisz więcej, Zacha, tak? Nie, grafa? Ja widzę to, co potrzebuję wiedzieć. To, że guzik był zabił na moich oczach w ciemności. Myślał, że nie dojrzę tego moim tępym wzrokiem, a się okazało, że dobra, jednak... Że jednak dostrzegł. Guzik, ty w specimenie a guzik, pewnie, tak? A guzik też był przy śmierci Mandzia, bo wtedy double killa chcieli tak, zejmić zrobić. Czekaj. A to Zachy tam nie było w takim razie, tak? Był nie było mnie tam. To raz, a dwa, że przed chwilą Zacha mówił, że Wikusia, a potem mówił, że Graf, to kogo w końcu? Ta nie, sobie nie, nie guzik, ja mówię o tym, że Wikusia leży martwa w pomsach, ponieważ przy niej stałem i pilnowałem, bo ona nie wiedziała, że wykonuje zadanie, na którym musi czekać minutę i może od niego odejść i sobie potem przyjść. Nie, nawet nie było w pomsach. Tak, juniorze. Ty Graf teraz upadał i to Grafa zgłosiłeś, czy Wikusia? Nie, wydaje mi się, że Grafa zgłosiłem. Tak, tylko aha, czyli... to kogo w końcu? Ej, a kogo ten guardian uratował? Przyznaj się. Nikogo nie zabiłem. Tak się składa, że Graf już jest martwy od dłuższej chwili. Okej, w każdym razie widziałem upadające ciało... Guzika odbiegał od niego. Prawdopodobnie, albo coś takiego. Jest taka rola w ogóle w tej grze teraz? Co, Jester? Nie, nie ma. Ten, a wiadomo kto kogo Guardian uratował, czy nie wiadomo? Dobra, to czekajcie, bez mało czasu, ja o dwóch rund jeszcze nic nie mówiłem, więc powiem tak, Bloody dobrze mówił, guzik był tam przy killu w pierwszym mandzie, Bloody raczej nie zabił, Zacha teraz chyba oskarża, więc jakby jest czysty. Czyli guzik. I się zdaje, że drugim jest wpadka w tym przypadku. Czyli guzika teraz, dobra. Tak. Co? No, kurde. Widzisz guzik? Kogo? Dlaczego się nikt nie przyznał do uratowania przez guziku. Angel Guardiana? Tak, to jest jak się zabija kogoś i się odbiega od ciała. Już trzeba było mieć jaja i self-reportnąć. Widział w ogóle, ale no dobra. Ale trzeba było naprawić światło, kurna. Ej, wiecie, że Nafcie ma takie śmieszne te skrzydełka, jak jest martwo, ale śmieszne. No jest Guardian Angelem, tylko czemu nikt się nie przyznał, kogo został, kto został uratowany? Jestem oburzony. Może się boi. No, przyznaj się. No i się nie dowiemy, kto został uratowany przez Guardian Angela. Przez Guardian Angelo, co nie? Czy żyjemy? Bo trochę riski to było. Tak, Patka. Tak, przycisk jest szybszy niż zabijanie. Wpadka zabijecie. Hmm. Oho, poważne oskarżenie. Na piątym etapie zajmuje się.
przycisk wciskasz. Ale wiesz, że na piątym etapie nie musisz go od początku robić. Nie? Właśnie, słyszałeś o tym? Teraz jest update nowy w Among Us wyszedł, że nie trzeba od nowa robić Simon Sessa, no. No to skip, no nie wiem, chciałam sobie przycisnąć przycisk, się przycisnęłam. Aj, myślałem, że tak fajnie polecisz. Ajajaj. Też tak myślałem, ale niestety nie zrobili tego Kari, co nie, no. Tylko nie dobre tego statku. Dokładnie. Nie, Zacha kombinuje strasznie, no. No. Bez kitu czata, ale kompletnie. Ale nuda! Kurde, sorry. Ej, a Guardian Angel może co rundę dawać magiczną obronę, czy tylko raz? Guardian Angel! Guardian Angelo. On się tak nazywa, Guardian Angelo. No. Najpotężniejszy Guardian. Tak, no tak. No właśnie. I widzisz, tak to jest. O, znowu Guardian Angelo kogoś protected, no. Guardian Angelo. No, znowu kogoś protected, ale numer. Zacha, czy zostałeś sprotektowany przez Guardian Angelo? Nie wiem, czy zostałem sprotektowany, ale szczerze nie przebiegałem przez nikogo. Szczerze liczyłem, że wpadka gdzieś będzie przy tym elektryku, polowała na ciała, ale zabiła pewnie Karygodę i sobie pobiegła. Gdzie było ciało? W elektryku, ja włączyłem światło, patrzę i... No to ja tego nie zrobiłem, bo byłem w specimenie. Blood i ze mną wbiegł na początku do specimena, ale nie wiem, gdzie potem pobiegł, ale to w lewo. Byłby gdzieś w okolicy. No to jest bardzo ciekawe, bo ja byłam w medbayu, teraz na skanie. Tak? A czemu nie w pierwszej rundzie się zeskanowałaś wtedy, jak wszyscy byli w będzie? Bo ja w pierwszej rundzie idę na weaponsy. A miałaś tam zadanie? Nie było ci na weaponsach w pierwszej rundzie. No nic, Guardian Angelo znowu ratował nam rundę. No właśnie się zastanawiam, ja podejrzewałem ciebie, a tu mnie Zacha zrobiła. Matko Boska, co to się stanęło? No, chciałam, żeby cię zabolało, Karigodę. Guardian Angelo znowu uratował sytuację. Zostałeś ognięty z Sherlock, kurde, za co? Level! Jest! Drugi poziom mam! O kurwa! Ja cię kręcę! O nie, teraz będzie... Jeszcze raz. Idziemy, nie, do sklepu musimy teraz wejść, bo jest inwestycja, bo sobie można inwestować w zdobyte punkty. Ale tutaj nie ma żadnego sklepu. Jest. Co? Nie widzę. Ej, Bloody, tak, wiesz, że cię obroniłam, sklep? Jak ci powiedziałam, żebyś zamknął papę? Ktoś chciał mnie zabić wtedy? No właśnie nie. A. No właśnie nie. No. Czyli no właśnie nie chciał. No bo ja testowałam, jak to działa. I to działa tak, że to tylko na chwilę kogoś ochraniasz chyba. A. O nie zdążyłem nic kupić! A my wpadka zdupiliśmy, bo zabierzmy. Nie zdążyłem kupić sobie nowych rzeczy, nie wiesz. Tam powinniśmy double killa zrobić, wpadka, wiesz o tym, co nie? A, czyli to tylko na chwilę Angelo ale broni. Ale ja zrobiłam wcześniej fraga. Ciekawe. Wtedy, wiesz? Cicho, jest gierka, ja sobie muzyki chcę. Ten, ale... Okay. Nie dowiedziałem się. O nie, jestem sam, nie, Graf, nie rób mi krzywdy! Kurwa, nie! Dobra, przeżyłem. Chociaż tu w kolejne specimena to głupie, nuda, straszna. Dobra, generalnie to znalazłam ciało, tak jak się spodziewałam. Musimy zostać Guardian Angelo. Chociaż był. Raz. A był Guardian Angelo. No nie wiem, że Zacha sobie kupił nową zakładkę, a ja nie zdążyłem. Zobacz, ja nie jak Zacha. Nie chodzi o zakładkę, to chodzi o to, żeby znaleźć mordercę. Nie, chodzi o zakładkę. Ku ma fajną zakładkę, patrzcie na Zachę. No. Czy to zabija, czy mandzi? A mandzi żyje. Ale ma zakładkę. Ej, dobra, to może skip, jak Gozik zginął. No, skip, solidarnie. A, jest. On był krumetem, bo dostał te skrzydło. Łatwo. A to prawda. Poczekaj, no, kogo wygłosowujemy, bo się wyłączyłem chwilę, bo patrzę... Czekaj, kto by grał, ale on musi być crewmate'em, niemożliwe, żeby impostor zginął zatem. No nie no, Guzik był crewmate'em, był Angelem. To był Guardian Angelo. Teraz Guzik będzie martwy. Nikogo nie protektuje teraz. Guzik, protektuj mnie! O dziwo, to nie ja. Guzik, pomóż mi, proszę cię. Guzik, protektować musisz mnie, bo musisz być moim stróżem ten. Zastanowię się, Bladi, zastanowię. Zawsze się. Byłem dla ciebie miły, Guzik, przemyśl to. Teraz chcą mnie zabić, patrz na przykład na nawcie, biegła za mną przez chwilę. O, dobra, poszła już. Ale niebezpiecznie, co nie? Adrenalina na 1000%. Ciekawe, czy bym wiedział, kiedy by było, byłby ten, by chciał mnie ktoś zabić, co nie? W sensie, gdyby mnie Angelo obronił. No.
Nie! Guardia Angelo chce mnie z... Nie, dobra, tylko grafik. O, co ciekawe, zrobił tak, jakby był niewinny. Czyli grafiku, jesteś niewinny. Dobrze to wiedzieć. No. Następny zakup, ale próbowałem to kupić, nie mogłem tego odblokować. Popsute. Zmienił się przy mnie, ja pierdzielę. O, Guardian Angelo. Drodzy przyjaciele, ja i Blady jesteśmy super czyściutcy. Ej, a tak z ciekawości, co się stało? Wytłumaczcie, jak to się zmienił, przy kim? Matka też jest super czysta. Mówisz? Czysta. Ja, Karigoda jest czysty i ja jestem czysta. Prawda, Karigoda? Matka jest czysta, tak. Bardzo mi, szczerze mówiąc, to śmierdzi mi, jakby wpadka zmieniła się. Ale przy Karigodzie. Ja się zmieniłam na lepszego człowieka, bo Karigoda miał taki dobry wpływ na mnie. No, tutaj ona była w takim jaju i się tak zdeformowała. Dobra, a mogę mieć pytanie, czemu został naciśnięty przycisk, a Abe jest martwy? O, widzisz, to jest dobre pytanie. To jest pytanie. Bo Guardian Angelo był zajęty chronieniem mnie, a nie Abe'ego. Guardian Angelo. Może dlatego, że wpadka zabiła i... Nie wiem. Nie, no po prostu... Nie, nie zabiłam akurat. Wpadka nie zabiła, ciekawe, zabił Stanfora, Mandzio. Ciekawe, ciekawe. O? Gdzie? Tylko on się nagle przemienił wpadkę. Chyba, że... Nie, no to... Mandzio zabił i zmienił się wpadkę. Mandzio, czemu się przemieniłeś we mnie? Tak jak tutaj proponuje Karigoda. Matka, jeżeli miałbym się przemienić w kogokolwiek innego, mam tutaj specjalną tier listę osób, w które się przemieniam. Zajmujesz miejsce D. O, a ty jest S? Ten, a pytanie jest strategiczne. S, Bloody. A nic dziwnego, kto by się nie chciał się we mnie przemienić. No tak, a pytanie jest strategiczne, jak się przemieniasz, to na jakiś czas czy na stałe? Wiesz co, zajebista animacja jest w ogóle, jak się przemienia. No wiem, bo jest takie jajo w ogóle. Dobra, bo i tak mnie wypierdolę, generalnie... Cichaj, wpadka teraz mówi. Bo ja dwa razy byłam tym shifterem, nie? Teraz też jestem i tak mnie widzicie. Jak to działa? To działa tak, że jak się zamieniasz, to nie ma tak, że od razu się zmieniasz, tylko w ogóle zostajesz na chwilę. Jest animacja, że jak Feng z popiołów się zmieniasz w kogoś, więc musisz gdzieś z boku, to jest raz. A potem podobno jest jakiś przycisk, żeby się odshiftnąć, ale nie można, bo jest jakby cooldown na odshiftowanie się. No tak, już możesz być przez jakiś czas, musisz być tą osobą. Przez jakiś czas już musisz być tą osobą. No. Nie wiem, jak to zrobić, żeby nie być tą osobą. Nie da się, zostajesz zawsze w ciele. Więc biegałam jako Mandzio. W poprzedniej grze biegałam wszędzie jako Zaha. No i tak to wygląda niestety. Ten shifter jest lepszy niż... To jest lepszy shifter aniżeli w tego... Możesz się shiftnąć w kogo chcesz ogólnie, zmienić, masz jakby taką listę jak przy glitchu, jak sobie wybierasz, ale zostajesz potem wiecznie. Jakby masz cooldown na to, żeby się odshiftnąć, chyba. Okay, tak mi się wydaje, bo nie umiałam tego zrobić, chyba że jestem debilem, nie wiem. Nikt tego nie wie. Kurde, ale zajebisty jest ten shifter, wpadka masz farta, że nie mogłaś pograć sobie. No, świetnie mi poszło, najpierw grałam z guzikiem. Ale przemieniłaś się niczym Feniks, zaraz przebyś to. No. Poprzednik, że mnie zabiłaś jako pierwszą i ja... Przemieniona niczym Feniks, co nie? Graf, dobra. Zniknąłem wpadka. Okay. Miło! Dzięki, wiesz? Dzięki, że mnie wyżywiesz, Graf. Nie, słuchałem muzyki. Disco polo leci. Przemieniony niczym Feniks z popiołów, co nie? Ale super. Ta gra jest mega. O, coś czuję, że tym razem ten Angelo mnie nie uratuje. Znaczy ten, Angelo Guardian mnie chyba nie uratuje w tym rozdziale. To coś czuję, że dzisiaj to się źle zakończy dla Guardiana Angelo. Dobra, idziemy tam. Wchodzę tam. Niczym Feniks z popiołów, coś. A tu nikogo nie ma. Co ciekawe. No nareszcie światło się stało. A nie, jak lamusiarsko bez światła cały czas, co nie? No i teraz od razu lepiej, wszystko widać. Okej. Okej, jest ciało, Wikusi. Ty, Zacha, wyszedłeś z dekontaminacji, tak? Ja byłem pierwszy, za mną była Nawcia i Junior. Dobra, to te trzy osoby są niewinne, Nawcia, Junior oraz ty, Zacha. Karigoda robił locika i miał ewentualny powód, że pójść do laba. Graf robił zadanie z kołowrotkami, on raczej nie jest impostorem. Jedyna osoba, która tak samo jak ja biegała i gapiła się na innych zamiast ciężko pracować, to jest Bloody. Niestety, ciężko pracowałem, Mandzio, a ty pobiegłeś do góry. A gdzie jest ciało, zacznijmy od tego? Jest przy teleskopie.
A biegłeś w tamtym kierunku, Mancio, no? Ja tam byłem, ja widziałem się nawet z Wikusią. To jest tak, że ta śmierć była podczas gaszonych świateł i jeszcze spróbowałem znaleźć mordercę, ale wydaje mi się, że on nie wybiegł lewą stroną, tylko wydaje mi się, że on skoczył do kibla, do Benta i... A jak byś to ocenił, jak to czasowo było? W sensie 10 sekund temu? Wikusia zginęła 7 sekund temu. Kto do mnie dobiegał teraz w lewej stronie? Wikusia zginęła w momencie, jak ktoś był w górnej dekontaminacji. Karigoda, ty do mnie dobiegałeś? Nie, jestem po lewej stronie, ja mam tylko przed... Kto teraz dobiegał, jak byłem przy kamerach? Po lewej stronie nad Graf. Kamerami. Graf dobiegał do mnie. Ja słucham was. W sensie, Mandzio, masz podejrzenie dużo informacji na temat tego killa. Jest i one jakby... są podejrzanie trafne. Widziałem Wikusię żywą i widziałem, że ktoś był w dekontaminacji. Nie, Mandzio, ja ci wytłumaczę. Jest tier lista rzeczy, których lubię słuchać. Na pierwszym miejscu jesteście wy, na drugim miejscu to jest muzyka, na trzecim miejscu wpadka na odpale, na czwartym miejscu nawcia na odpale. Graf, przypomnij mi, to w tej rundzie się skanowaliśmy, się oczyszczaliśmy, bo już zapomniałem. W poprzedniej. A, okej. Okay. Dobra, ja mam pytanko. Ale w sensie w tej. Ale jest nad kamerami, na kabelkach czy czymś, kto jest nad kamerami obecnie, na samym końcu rundy? Ja jestem. No ja jestem nad kamerami, co ty, Mandzio, kłamiesz? Nie nad kamerami, tylko jestem do elektryka wbiegam. Od prawej strony biegam do elektryka. Od laba biegłem. Interesujące. Nie, no ja pragnę zaznaczyć, że wpadka by się raczej nie zmieniała w Mandzia, więc też bym miał Mandzia. Ja chciałem zaznaczyć, że zapaliłem światło, jak było zgaszone, jako jedyny. Bardzo długo było to światło zapalone. To czekaj, to nie wiemy jeszcze, gdzie jest Junior. Junior był w dekontaminacji, Junior oraz... A Mandzio, otwierałeś drzwi wchodząc do elektryka? A nie, Zacha? Były otwarte. No to dziwne, bo drzwi z tego, co kojarzę, były zamknięte. Coś tu chyba kręcisz, Mandziu. Nie, ktoś musiał otworzyć, ponieważ były otwarte te drzwi, nie odmusiałem. No dziwne, ja zapaliłem światło i drzwi były z tego, znaczy, co... Wydaje mi się, że Karigoda... Z tego, co kojarzę, były zamknięte. Są crewmate'ami. Ja głosuję na Bladiego, uważam, że to Bladie jest. Ja z grafikiem się... Bladie się skanował, Mandzio, no dobra, no. Tylko pogadali Mandzio. Niestety, Mandzio, ja się skanowałem z grafikiem już wieki temu, oczyszczaliśmy się. Tak, ale nie powiedzieliście, kto pierwszy się skanował, kto kogo sprawdzał. Nie, no ale przecież Mandzio jest impostorem. Nie przemieniłaby się w Mandzia, halo. Dobra, żyjemy dalej. Czyli runda trwa dalej. Niestety, Mandzio chciał mnie wywalić, mimo że byłem najmniej podejrzaną osobą. Teraz by się przydał Guardian Angelo. No, teraz będą chcieli mnie wyeliminować. No. O nie, to jest nawcia. Ciekawe, czy Guardian Angelo zareaguje odpowiednio szybko. Kurwa, nie! Pomocy! Na zdrowie. O, sorry. Uff, ale się niebezpiecznie zrobiło, co nie? Juniorem czy Zachum lepiej? Ojej, nie. Kurde, nie wiadomo teraz. Co nie? Jest Ikarikson? Jezu, jak się wystraszyłem. Guardian Angelo kogoś uratował chyba. Nie, ja po prostu kupuję czas. Ale nadal było napisane, że chyba Guardian Angelo uratował kogoś. A nie, ty Graf. Myślicie, że nawcia chciała mnie ominąć? Nie, ja nacisnąłem na przycisk. Ale Guardian Angel kogoś uratował, w sensie, o, że dał to komuś... to dzięki, Guzik. Czasami jesteś okej. Okay. A kto chciał cię zabić? O ile wiesz, że to Grafa ktoś chciał zabić. Nawcia, chciałeś mnie zabić? Nie. Ja zrobiłem prąd i wróciłem, bo... Ja nie byłam przy żadnym. Ja mijałem Zachę. Jestem podejrzany, jakby podejrzany movement miał trochę Karigoda w mojej opinii w tej rundzie, ale no gramy na jednego impostora, więc myślę, że możemy to sobie skipnąć i naprawdę skupić się na zadaniach, ewentualnie po prostu pilnować po prostu... Nie no. Mam taką dziwną, szaloną teorię, bo wyrzuciliśmy wpadkę, bo że jestem, była tym impostorem, a może Karigoda i wpadka się dogadali i Karigoda tak naprawdę bronił wpadki, no, i tak naprawdę Karigoda jest tym przestępcą, a wpadka była niewinna. Nie, ze wszystkich osób ja jestem teraz podejrzany. To właśnie, powiem tak. Może się dogadałeś z wpadką. Nie wiem czemu, bo tak naprawdę wcześniej podejrzewał Mandzia, czy Bladik podejrzewał? Bladi go podejrzał, ja skipnąłem Mandzia. Ja zagłosowałem... Jak nie żyjecie i nie robicie trafków, ja zagłosowałem to... na Mandzia, bo on mnie oskarżał, a ja byłem mega Sługam czysty, mega czysty akurat. Nie wiem, Graf sobie biega i robi taski. Nawcia coś mówiła, nie wiem, czy to przypadkiem powiedziała, że coś... Przypadkiem. Aha. Przeżyj, była. No, ale to biegła z Bladim, no to nic im się nie wydarzyło. I stał Junior za nimi, przy elektryku. No w sumie to nie za nimi, bo biegłem zobaczyć, czy Bladi przeżył. Ogólnie to Nawcia...
Nawcia wentowała, więc jest do odwalenia. Impostor jest. Nie, może być inżynierem. Tylko czemu inżynier nie naprawiał, nie naprawiałby ten? Dobra, nie wkurzyła się. A może inżynier nie może naprawiać? Inżynier może naprawiać w tej update'cie, czy może skakać tylko po wentach? Nie, gra blefował. Ja blefowałem, żeby zobaczyć reakcję Nawci. Nie wentowała. Co? Dobra, z tym killem Wikusi na 100% to nie mógłby... Nie, mówię, że Nawcia nie wentowała, że gra blefowałam. Ja blefowałem, żeby zobaczyć, jak Nawcia zareaguje. Ale to zajebiście zablefowałeś, bo wentowała podobno. Ej, tylko teraz nie wiadomo, czy Karigoda leci w świra, czy może jest imposterem, czy nie. Ale dobra, wy zagłosujcie, jak uważacie. Na Karigodę zagłosowałem. Nie wiem, no jakby według mnie, dobra, to jak już odpadnę, jakby my tu wszyscy jakby siebie stosujemy i cały czas nie wiemy jakby jak Root Juniora wygląda, więc ja wam tylko tyle powiem. Ja skipnąłem. Powiedziałbym, że Rosołu w tym momencie. Wywalam impostora. Ale mogłeś to być, bo mogło być... Osobę, które wywaliłem impostora i osobę, za która się przebrała. Cholipka. Ja skipnąłem Karigodę jak coś, więc wiesz. Na Bladiego zagłosowałem. Dobra, grafik jest akurat czysty, bo ten... No... Grafik jest akurat najczystszy, tutaj jest z ludzi, więc niemu możemy zaufać akurat. Zrobimy sobie długie zadanie, bo trzeba robić taski pomału. O, niedobrze, chodź, zapalimy to światło. Chodź, zobaczymy. Chodź, zobaczymy, co się... Zachawęciarz. Co? Czyli Guardian Angelica już ratował. Guzik, jesteś hardcorem. Nawcia, poczekaj, co ty albo mówisz? Albo Junior? Co ja? Kurwa. A gdzie, kto wentował? Gdzie wentował? Informacje, Nawcia. Dobra, gdzie wentował? Dziękuję za subskrypcję. W ponsach. Ci mogę powiedzieć... Kto był gdzie w połowie rundy, bo byłem na stole, a potem poszedłem czyli do... Czyli wentował? W jaki sposób? Odkąd dokąd? Gdzie poszedłeś? Przez specimen do medyka. Możliwe, zgadza się trochę. Junior był pomiędzy kompsami a przyciskiem. No, gdzieś tam był. Rundy. Pod koniec rundy. Nawcia, czyli... Nie, cicho. Pomiędzy kompsami a przyciskiem był? Tak jest, na 100%, pod koniec rundy. Ja byłem. Z góry przyszedłem, no co? No to ty się wentowałeś nad kompsami przecież. Nawka, poczekaj. Nad kompsami się robiłem? Dobra, ja mam... Nawcia, no. Ja mam pytanie. Czy ty, jak my byliśmy w specimenie razem, w trójkę... Jak było zgaszone światło, to wyskoczyła mi osoba w kubraczku niebieskim, czyli albo ty, Zacha, albo Junior. Okej, no ja robiłem zadania w O2. 50 więc... na 50. A zauważ Nawka to, że ja zgłosiłem to ciało Wikusi przy tamtym killu, natomiast ja mam do ciebie pytanie, czy wtedy, bo wtedy już wpadka była wywalona, co znaczy, że wtedy mógłby to, za to ciało być odpowiedzialny Junior tylko i wyłącznie. I czy my Juniora wtedy straciliśmy w tym specimenie, czy... Ja byłem za wami. Junior był z nami wtedy w specimenie. No właśnie, no to... Za wami. Za nami. Tak, bo ja się cofnąłem trochę do admina, no bo jadłem rosół. I pomyślałem sobie, że jak nie mamy jednego impostora, to zobaczę, czy ty, albo czy by się po prostu jedno z was nie zabije, nie odwali peperzyny. Jak wróciłem, to już było światło zgaszone, więc no, w sumie jak ty, a wiecie, że jak jest napisane, że Guardian Angel kogoś chronił, to może znaczy, że chronił, ale nie, że ochronił, po prostu, że dał komuś tarczę, ale nie, tak, nie, tak. Nie zależy, że musiał go nie ktoś jebnąć potem. No, ciekawe. Mi się wydaje, że ja widziałam Zachę, że widziałam jego czapkę i tak dalej, i tak dalej. Ja Zacha w sumie mówił, że Karigoda ma podejrzany movement. No. Nie wiem, ja uważam za Zacha, ale mogło mi się coś przewidzieć. Kurde, no i teraz mam ciężką sytuację. Junior albo Zacha. Albo Zacha, albo Junior. No to jak się naprzedzajem, to Junior ma mniejszy mózg, to zajeb Zachę najpierw. Ha, poczekajcie! Ej, dobra, bo teraz jest naprawdę dowalone. Ja... Chronię się nawzajem. Nie, w sensie ja jestem przekonany, ja że to... Ej, dobra, ja wiem, że teraz wylecę, ale gra w naprawdę dobra giera. Dobre piwerko mam. Zobaczymy, co się teraz wydarzy. Chyba w następnej rundzie będzie potrzebny Guardian Angelo. Walczę na przycisk od razu i Juniora wywalamy, halo. Guardian Angelo chyba będzie potrzebny, o nie.
O nie! O nie! Oh no, 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 no. To Bloody. Junior. No to już nie ma sensu. No, no przecież kurde, no nie drzwi się, że Junior. A ja chciałem. Nie drzwi się, że Junior, ale ty mógłbyś na przykład, nie wiem, mrugnąć w tym czasie. Tam nie widzisz takich rzeczy. Mrugnąć, akurat. Tak przecież wiecie, że to ja jestem, bo nie, a nie ma sensu, jak biegacie we trójkę dookoła kamienia. Jest sens. Ach, Guardian Angelo chyba spisał się na medal w tym odcinku. Ej, ale jak działa ten Guardian Angelo? Ej, mi zabrakło 4 sekund. Ale przecież nie musiałem nic robić, sami się wyrzucaliście. No właśnie, ja mi się bardzo podoba taktyka Grafa. Ja głosuję na tego i wylatuję. Tym jak Graf tutaj by go manipulował. Ja bym... Ale zobacz na to z pozytywnej strony, Zachem. Miałeś ładną zakładkę przynajmniej. No. Co chcesz? Jako jedyny. No, zagłosuj. A ja sobie teraz... Nie, dobra, chciałaś wywody dawać, to teraz dawać. Dlaczego to jestem ja, uważasz? Ja, dziękuję wam, w takim razie ja będę zmykał już i tak. Chwałcie Zaszka. Cześć. Hello. Guardian Angelo znowu uderzył. Ja wiem. Nie, to była jedna z bardziej pepega rund na naszej karierze. Ja grałem dwie rundy, dwa razy byłem crewmate'em, raz zostałem w pierwszej rundzie. Raz umarłem na samym początku. Ale mocno. 200 beansów. Dobra, szybko w ogóle. Ja mogę grać. Tylko muszę szybko zainwestować. Gdzie to jest sklep? Ja jak coś lasika gram, bo ja się nie czuję totalnie Among Us. Imagine być impostor. Ja nie zaktywowałem tego. Tak, mam pytanie, a idziemy później na tego CS-a? Chcemy pójść? Nie. Ja bym zagrał. Ja mogę iść jak chcecie. Ja bym zagrał. Bo ja i tak będę szła na Valorka, jak nie pójdę na CS-a, więc... Ja bym zagrał w CS-ka, w sensie no to 4x4. Jak się kupuje te rzeczy? A, widzisz? Musisz najpierw aktywować ten kamień, żeby i być w gierce.